Mike zna tysiące anegdot z dawnych czasów. Były kierowca tira mieszka w północnej Irlandii, w regionie przygranicznym. Kiedy na granicy z Wielką Brytanią istniały jeszcze kontrole graniczne, nielegalny przemyt był na porządku dziennym. Wjeżdżałem ciężarówką z przyczepą do ogromnej stodoły. Z jednej strony był wjazd, z drugiej wyjazd. I nagle było się już za granicą, na południu Irlandii. Jak to kontrolować? To niemożliwe. Niektóre towary przemycane są do dziś. Na przykład petardy zakazane w Republice Irlandii są masowo szmuglowane na południe z brytyjskiej Irlandii Północnej. Podobnie jak tańszy, bo dotowany przez Unię Europejską i zwolniony z podatku VAT olej napędowy i olej opałowy dla rolnictwa. Przemyt funkcjonuje bez przeszkód, bo na granicy nie ma żadnej kontroli. Conor Peterson przypomina sobie inne czasy. W tych barakach jeszcze w latach 90. kontrolowane były tysiące ciężarówek. Dopiero po wprowadzeniu Unii Celnej stały się zbyteczne. Ale jeśli dojdzie do Brexitu, zmienią się ceny towarów po obu stronach granicy Unii Europejskiej. To może znów otworzyć drogę do działalności przemytniczej. Jeśli wołowina w Republice Irlandii i innych krajach Unii Europejskiej będzie miała wyższą cenę niż tanie mięso importowane z Wielkiej Brytanii, może to doprowadzić do działalności przemytniczej na dużą skalę. Największy problem w tym, że będzie ona organizowana i sterowana przez przestępcze bandy. Północnoirlandzka miejscowość Newry to handlowo-usługowe centrum regionu. Zawdzięcza swój rozkwit otwartej granicy między Republiką Irlandii i Irlandią Północną. Działalność przestępczych band może zaszkodzić lokalnej gospodarce. Wielu już dziś zaciera ręce w związku z nieuniknionym zróżnicowaniem cen na północy i południu Irlandii. Dla przemytników to prawdziwe Eldorado, ale niezależnie od tego zagrożenia nie wolno dopuścić do przywrócenia kontroli granicznych. Oznaczałoby to powrót do mrocznych czasów z przeszłości. Mike też nie chce powrotu do czasów kontroli celnych i szlabanów granicznych. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo nowej fali przemocy. Właśnie tego boją się teraz najbardziej mieszkańcy regionów przygranicznych.